Wojciech Młynarski, to jest twoje wyzwanie na to jest na moje kolejne wyzwanie. Jaką piosenkę nam, przyjaciel, zaśpiewasz? Jesteś pyta w czasach. Jesteśmy na w czasach? Oczywiście każdy zna tylko ten fragment. Tam jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, a nie każdy wie w ogóle, o czym jest piosenka. Że a o czym jest piosenka? To chodzi o basistę, któremu się śni, że się zakochał w pannie Krysi. Dla pięknej panny Krysi z turnusu. Którego? Z turnusu trzeciego, oczywiście. Wojciech Młynarski ma specyficzny sposób śpiewania. Taki bardzo aktorski, autorski i jednocześnie no ma coś takiego specyficznego w dykcji. Jest tam hiperpoprawny. Jest hiperpoprawny, ale tam jest też swoisty rodzaj nonszalancji. Ale czy mógłbyś powiedzieć tak sposobem Młynarskiego, jak to brzmi, tak? Ale co mam powiedzieć? A pięknie! Czyli rozumiem, że była bułka z masłem. No to cześć, to wychodzi na scenę. To nie jest bułka z masłem, to jest najtrudniejsza piosenka, jaka mi się przytrafiła w życiu. Wojciech Młynarski to przede wszystkim hiperpoprawna dykcja. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Generalnie nuda, nie? Nuda. Za oknami. Oknami. Noc. Noc. Te C końcóweczki muszą się odzywać. Wszystko musisz opowiadać. Musisz jakby pokazać widzowi topografię tego lokalu. Śniegu. W górach śniegu. Dobrze. Yeah. Zaznacz sobie kontrabas. Mamy parę znaczników. Kontrabas. Panna Krysia. I pan Mnietek. Idziemy. Skąd basisty rozmarzony wzrok? Śledził wciąż jej każdy gest i krok. Uwaga, znowu dykcja. Gest. Chłopie, to jest ciężka robota, no. Kurczę. To nie twoja wita. Szepot rybab cię. Pan Mnietek złapał panią Krysię za pupę, ona jej się to podoba. Oj, jak to ma przytrzymać? Normalnie, daj z siebie więcej. W propieniach słonecznych opala pych się. Dobrze, to będzie dobre. Krysia, Wiesia, Tosia, nie przypuszczaj. Taka jest jakaś dziwna przypadłość twojej osoby, że ty ciągle masz jakiś instrument, na którym musisz się nauczyć grać. No więc co, będziesz grał na kontrabasie? Będę sprawiał wrażenie, że gram. Mam nadzieję, że to akurat wyjdzie. Jak ci się w ogóle kontrabas tak, bo to takie porządne urządzenie, no, takie jest, dużych rozmiarów. No takie damskie urządzenie do przytulania. To były chyba ciekawe czasy, no i te wypady do tych... Kurortów. Kurortów, właśnie, kurortów. Mieliśmy te sopockie. Sopockie, Lądek Zdrój, Krynica Zdrój i tak dalej. No i właśnie się możemy przenieść teraz w góry. To musiały być wesołe czasy. Co tam się działo w tych sanatoriach? Coś się działo! Tam to musiało... Coś się działo! No bo w sumie to o tym jest piosenka. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Mamy już mistera turnusu. To jest Grzegorz Wilk. Teraz pytanie, kto będzie mistrz turnusu? Grzesiu, zapraszam cię, bo ciekawość nie pozwala mi czekać. Panna Krysia też nie pozwala mi czekać. Proszę państwa, Grzegorz Wilk. Oto on, a w naszej windzie zamieni się Wojciecha Młynarskiego, który zabierze nas na wczasy z lat 60. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strula drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę chwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych, opalałbyś się. Orkiestra przykrywa sykocznego bekina. To nie twoja wina, że podrywam cię. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus świn, a wśród innych świnarz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca was i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Jesteśmy ta w czasach, w tych góralskich lasach. Grzesiek Wilk, pani Krysia, Aneta, dziękujemy. Grzesiek Wilk, Wojciech Młynarski. Małgosiu. Zabrakło mi jednak, jesteśmy na w czasach. On po prostu troszczy się o każdą literę, nie to, że o każde słowo. Po prostu nawet na chwilę nie można stracić kontroli nad żadną literą. Ja mam w czasach kontrolę pracy wielokrotnie. Ty wróć z tych czasów, kochanie. No w ogóle cała inscenizacja jest świetna i przeniosła nas w czasy, kiedy... W czasy? Liczyła się dykcja, melodia, inteligentny tekst. To jest to, co lubię. Kasia. Grześ, bałeś się tego wykonania. Rzeczywiście jest bardzo trudne i trochę słusznie, że się bałeś. Nie mogę dzisiaj tak za wszelką cenę bardzo, bardzo pochwalić, bo to twoje wcielenie mnie jak na razie przekonało najmniej z twoich wszystkich. Przepraszam, pomimo, że wiem, wybaczam, że włożyłeś w to całe serce. Istnieje taka opinia, że Młynarskiego śpiewać to jest ryzykowna rzecz. Trzeba po prostu wiedzieć, co się śpiewa i wiedzieć, jak się śpiewa. Do tego trzeba jeszcze umieć śpiewać. Ty w zasadzie te trzy stany ducha nie są ci obce i udało ci się połączyć. I nie należy się bać tych wykonań, tylko po prostu brać z tego skarbca Młynarskiego, z tego wielkiego młyna, tej mąki żytniej a zdrowej, jak najwięcej i śpiewać jak najczęściej. Czego ci życzę i nam wszystkim.